Moimi gośćmi jest Kamil Szczurek-Łaszczyk. Siemanko, już nie taki szczurek. No, no i oczywiście Amadeusz Ferrari Roślik. O, kurwa. Tak lub nie, zaczniemy od Kamila Łaszczyka. Nie pokazałem się na konferencji z najlepszej strony. Nie. Walka z Ferrarim to dla mnie easy money. Tak. Ferrari w boksie przegrałby w 20 sekund. Tak. Jestem bardziej inteligentny niż Ferrari. Tak. Mam silniejszą psychikę od mojego przeciwnika. Tak. Nie ma frika, który mógłby mnie pokonać. Chyba tak. Sport to całe moje życie, a friki to moja nowa zajawka. Tak. Powinienem już dawno być mistrzem świata wagi piórkowej w boksie. Tak. Za dużo słów padło, przez co nie podam Amadeuszowi ręki po walce. Tak. I teraz Amadeusz. Jestem najlepszym polskim freakfighterem. Tak. Łaszczyk powinien mi dziękować za to, że ma walkę ze mną. Tak. Łaszczyk jest moim największym wyzwaniem jak do tej pory. Teoretycznie tak. Jestem bardziej inteligentny niż Kamil Łaszczyk. Bez wątpienia. Mam silniejszą psychikę od mojego przeciwnika. Nie wiem. Kontuzja i melanż w przypadku przegranej nie będą moim usprawiedliwieniem. Na pewno nie. Jestem w stanie wygrać z Tomaszem Adamkiem. Tak. Wierzę w to. Uśmiałeś się, Kamil. Jak skomentujesz te słowa? Debil. Tak to powiem. Debil. Co by nie było. Ja mogę przymasować, a zresztą spotkalibyśmy się jak już w formule MMA. Tak jak mówię, no. Formuła. Ale tak jak mówię, no. Umiejętności, okay. Lata pracy. To tak nie działa. SMS-ów. Fajny jesteś wariat. Mam nadzieję, że pozbijamy w tym oktagonie. Kurwa, widzę, że jesteś niezły psychol, nie? No, serio, jestem. Mam ochotę, kurwa, się z tą napić. Dalać. No, każdy ty się bić nie umiesz. To zobaczymy, jak będę na tyle leżał. No, ty się bić nie umiesz. Zaczyna się walka w stójce. A ja wychodzę z założenia, że jeśli walka będzie się toczyła w stójce, to cię znokautuje. Jeśli przeniesie się do parteru, to zmiażdżę ci twarz. Powiedz mi, tymi wiatrakami? Weselniak, Polak już atak, teraz ma też. Nie czekajcie, ach, cios, no to zobacz, Weselniak i odpada! To żula spod klapa, lepiej się bije. No, to są takie gadki, jednak usypiam czasami nimi, nie? No wiesz, usypiasz tak naprawdę amatorów. To, że wiesz, że suplementy, odżywiasz się w aptece. Kto bierze, ten bierze, nie? Że odżywiasz się. No, ja wiesz. Odżywionego. Słuchaj, ja jestem odżywiony, bo ja od 12 lat jem sobie co chcę. Od 12 lat nie trzymam diety. Tego nie rozumiesz, bo jesteś głupi. Jak ci rozumiem, kurwa? Na pewno zobaczysz to w walce. Kamil Łaszczyk wspomniał w wywiadzie, że w jego dyscyplinie, czyli boksie, nieważne ile byś ważył, znokautowałby cię w pierwszej rundzie. Jak twoim zdaniem wyglądałaby walka w boksie z Kamilem? No ja jestem już szczery, więc nie będę wijał w bawełnę, że nie miałbym z nim najmniejszych szans w boksie. No, zostałbym po prostu ośmieszony, jeśli wyszedłbym po boksersku. A jak to się ma w MMA? Uważam, że on prawie nie ma żadnych szans. Zawsze można liczyć na jakiegoś lucky punch'a. Z tej strony Mrazie z Częstochowy. Pozdrawiam was bardzo. Panowie, można zadać pytanko? Nie ma. O, Boxdel, kotku, kochany ty mój, oj, oj, oj. Nie mam żadnego pytania, ale mam ładny wierszyk dla was. Tylko nic o opierdalaniu koguta. No dobra, no to kurwa nie. Boxdel, chudzinko moja, ależ piękna twarz jest twoja. Boxdel, kawał świni. Już wygląda jak pół świni. Piękna sylwetka, wyrzeźbione ciało. Tańczyłby sambę nawet w Guantanamo. Ferrari, nieskazitelna fryzura. Ciągnąłbym jak chuja. Dobra, do widzenia. Trzymaj się, stary, ale to było strasznie... No tak jak mówię, do ciebie nie mam szacunku, zwłaszcza, żeś wyzywał mnie, powiedział, że jestem bez zasad. Powiedz mi, jakie ty miałeś zasady, waląc chłopaka z partyzanta? Ja jako facet, jakby mój ktoś wyzywał rodziców, powiedział, ty chodź, cwoniaczku, idziemy na zewnątrz. Ja miałem taką sytuację, miałem kolegę, który zrobił podobną sytuację, tak jak ty, stałem obok. I wiesz, uwierz mi, że ten był nawet kolegą, to walałem mu liścia za takie coś, bo to tak robią cioty, tak robią ludzie, którzy nie mają zasad, którzy mają jaja, no nie mają jaj. Na przykład o zasadach, a mówiłeś na wywiadach, że będziemy walczyć w lutym, to mogę ważyć ile chcę. Ale ja tak gdzie są nagle te swoje zasady? Moje zasady są takie, że zacząłeś mnie obrażać. Jakbyś mnie nie obrażał, to bym mógł sobie ważyć ile chcę. W dupie mam, ile ty ważysz. Uwierz mi. Czyli zrobiłeś to tylko po to, żeby mnie wkurwić, tak? Dokładnie, tak. A nie dlatego, że się bałeś? No dla ciebie to są srany. Ja jestem pewny, że się bałeś, że będę za ciężki i cię kurwa. Ale czego wiesz? No ja jestem pewny, że cię wgniotę nawet tak? Teraz, no. A ja byłbym dużo cięższy. Ale to czekaj, mówiłeś takie rzeczy. To czekaj, jak mówiłem na konferencji, mówiłem, to chodzimy na zewnątrz, to wreszcie mówisz, że ty się bijesz tylko w oktagonie. To chodź, idziemy na zewnątrz. Pokażę wydzielówkę. Wierzymy, już się za kilka dni bijemy. No to nie dobrze. Muszę, kurwa, wychodzić z tą. No ja wiem, no widzisz, no. Chciałem już sprawdzić, jeżeli taki byłeś kozak, taki miałeś jaja, to chciałem sprawdzić już wcześniej. Bardzo mądre podejście. Jeszcze
właśnie co najlepsze mówiłeś, że ja się cię bałem. No to ty stałeś za starym, nie ja. Kolego. Nikt się ciebie nie boi. Przecież to ja cię tutaj ściągnąłem do federacji, żeby sobie zabrać twoje 32-0. Ty nie rozumiesz, kurwa. Ale jak kurwa? Możesz mi zabrać 32-0? Normalnie, stary. Jakbyś walczył ze mną w boksie, baranie. Obraź sobie. Baranie, posłuchaj. Jakbyś walczył ze mną w boksie, to mógłbyś mi coś zabrać. Walczył ze mną w... I nie rozumiesz jednego, że po tej walce, jak będziesz szedł na mieście i ktoś cię zobaczy, to nie powie, o, to ten wspaniały bokser, tylko powiedzą, o, to ten, co dostał w pizdę od Ferrariego. Mi się podobają twoje liczby i tylko właśnie dlatego ze mną tutaj walczysz, no rozumiesz? Cieszę się z tym. No to się wyobraź sobie, że całe życie pracowałeś na ten nieskazitelny rekord, żebym teraz ja ci wszystko zabrał. Wszystko. Ty mi nie zabierzesz. Za parę złotówek. Ty mi nie zabierzesz. Tak. Myślisz, że ktoś, kto przegra z jakimś tam amatorem w MMA, to później ma szansę dostać walkę o tytuł Mistrza Świata? To jest w ogóle całkiem inna dyscyplina. Tego nie rozumiesz. No, oczywiście, że ja to wszystko rozumiem. Mózg chyba tego nie ogarnia. Ja to wszystko rozumiem. Ale to byłby wstyd i hańba dla świata boksu. Ale jaka hańba? No pewnie. Dla mnie nie będzie, jakbym przegrał, uwierz mi, że jakbym przegrał, to dla mnie nie byłaby hańba. Ja tak jak mówię, ja poszedłem tutaj dla pieniędzy. Mam w drodze dziecko. I co, jestem tak naprawdę zrobić wszystko, żeby cię ośmieszyć i zlać. A jestem po to samo. No to zobacz. Kiedyś, mówię, w wieku 14 lat, mówiłem sobie kiedyś, żeby kiedyś wyjechać ze Stanów. Kiedyś by mnie na to w ogóle nie było stać. Moich rodziców na pewno by nie byłoby na to stać. I nagle tam byłem. A teraz jestem tutaj. Tak jak mówię. Czy kto to będzie miał lepszą wizję? No tak jak mówię. No i tak jak mówię. I zawsze musiałem się bić z większymi i tak jak mówię, no. Ale tak jak mówię. A ty tak jak mówię, no. Jaka będziemy się dobrze bawić. Ja na pewno. Ja też. Nie mogę się doczekać. No. Tylko żebyś wziął ze sobą jaja. No, musisz uważać, żebym ich nie zostawił przypadkiem w swoim gardle w tym zagonie. Gardle to cię to już zostawiła cię ta pani tam, wiesz, w Tajlandii. Twój rywal wspomniał na live z Aferek, że melanżuje do walki z tobą. Jak oceniasz ogólnie podejście Amadeusza do tej walki? Debil, co ja mogę powiedzieć? Idzie walczyć, będzie sportowcem, który poświęci swoje życie. On się zdziwi, bo ja jestem może mały, ale jestem na swoją wagę, zawsze byłem silny. Tak jak mówię, to jest na tą chwilę w mojej głowie, to jest no nierealne. I to tak jak mówię, no nie tylko o mojej głowie, no tak jak mówię, no dużo ludzi mnie zna, tak jak mówię, ja nigdy nie byłem osobą, która dużo gada, tak jak mówię. A teraz chciałbym odpalić szota numer 3. Przed tobą walka wieczoru. No tak jak mówię. To już nie jest szczurek, to jest Kamil, tak jak mówię, Łaszczyk. Uwierzcie, że jak to oglądałem pierwszy raz, to śmiałem się nieco. I powiedz mi teraz pytanie do ciebie, czy będzie tak jak mówisz? Będzie. Jakie masz zdanie o tych przeróbkach z tobą w ogóle? No kurde, no śmiesznie. Dla mnie to w jakiś sposób jest śmieszne, tak jak mówię, to jest dla mnie coś innego, inny świat. Ja to przeszedłem się, tak jak mówię, i zarobić? Nie walczę w boksie, tylko tak jak mówię. No bo tak jak mówię, no nie tak jak mówię. Mamy kolejny telefon. Mam taki challenge dla was. Ferrari, jeżeli jesteś tak bardzo pewny swojej wygranej, a przegrasz, przestaniesz mówić o sobie władca piekieł. Najpierw muszę usłyszeć, co on ma zrobić, jak przegra. Kamil, jeżeli ty przegrasz, to cała ekipa gdzieś tam od Boxdala pomoże pewnie stworzyć ładne zdjęcie Ferrarki z rogami w koronie. No i Kamil to wrzuca na swojego Instagrama. Nie ma problemu. Nie usunie już z Instagrama? Będzie zawsze u niego na Instagramie? Nie, bez usuwania, panowie. Dobra, wchodzę w to. Ja mam nawet lepszy pomysł. Pozbycie się władcy piekieł u ciebie, no to jest takie, wiesz, pozbywać się tożsamości, nie? Mhm. A jakbyś ty, Kamil, przegrał, to na walce o Mistrzostwo Świata naklejka na plecach Amadeusz Ferrari. Nie wiem, czy to może. Nie wiem, jak jest też z tymi federacjami. Tak sobie przypominam, tych bokserów, co walczą mistrzostwa, nie mają chyba naklejek. Będzie ciężko. Albo na spodenkach. Albo coś wymyślić. Tu na przykład, na tym. Jak masz szczurek, nie? Amadeusz Ferrari. Masz je Fujari. By mi pasowało. No dobrze. Jakbyś przejebał, to byś musiał Ferrari. Fujari był. To nie jest jakieś konieczne, ale fajnie było. Czy Kamil chciałby łokcie ogólnie bardzo? Chyba to nie ma w ogóle? Ja nie wiem, co jest. Nie ma łokcie. Nie ma łokcie. Federacja może by się dorzuciła z piątkę, dziesiątkę na jakiś cel charytatywny i walilibyśmy się z łokciami jeszcze. Czy to tak naprawdę tylko od ciebie zależy, bo ten, bo... Czyli zgadzasz się na łokcie oficjalnie? Ja nie ukrywam, że już myślałem, że od razu dam są łokcie, Okej, czyli nic się nie zmieniło. Nie zmieniło się, jak dla mnie. Czy tak nie mówię, bo tak nie mówię, no. Zapraszam do face to face'a, panowie. Kamil Szczurek Łaszczyk kontra Amadeusz, władca piekieł Ferrari. No jest tutaj naprawdę gorąco, panowie ochroniarze tutaj też stoją. Na szali również stoją tutaj odebranie tytułu Władcy Piekieł i napis na bokserkach w walce o Mistrzostwo Świata. No tak jak mówię, że dawno powinien walczyć o Mistrzostwo Świata, ale tak jak mówię, to powtórzę się, tak jak mówię. Ferrari, jakieś plany na kolejną walkę po pokonaniu Łaszczyka? Bardzo chciałbym zawalczyć z Tomaszem Adamkiem. Bo oczywiście, no jeśli Tomek nie będzie zainteresowany, no to nie będę go prosił ani go obrażał specjalnie po to, tylko żeby się zgodził. Wszystko zależy ode mnie w walce z nim, a później od Tomka.
Dziękuję Amadeusz. Dziękuję Kamil. Mówił do was Boxdel. Trzymajcie się. Tak jak mówiłem, już nieraz to mówiłem. Czemu głupoty mnie kręcą? Lubię, gdy mówią mi bad, bo nic nie zaczynamy, lubimy prędkość. Lubię, gdy powoli wchodzi to lekko. Może to jest zło? Czemu odmawiasz, gdy jest mi fajnie? Siadło to bardzo na wyobraźnię. Do przodu bez bary jak baby driver. Płynę z tym dalej jak Ganges. Tym się wypalił jak spalił fajkę. Tym się wycwanił jak mały gangster jak...